Dzień dobry kochani, witajcie. Jest dostawa kolejna znowu. Mam dla Was znowu sporo bardzo ciekawych i fajnych roślin. Trochę nowości z choi, takie bardzo ładnie wybarwione maluszki. Znowu takie długaśne pnącza, bardzo wielkie na wieszakach. Zaraz Wam będę wszystko pokazywać. Jest też bardzo dużo dzisiaj nowych osłonek, część Wam pokażę też. No ale jak zwykle zaczynamy sobie od konkursu. Dzisiaj nagrodą w konkursie jest ta przepiękna begonia. Ona debiutuje u nas dzisiaj, jeszcze takiej nie mieliśmy. Ma bardzo ładne liście, takie atłasowe, błyszczące. Jeśli chodzi o kolor, to jest prawie czarny, złamany trochę bordo. I spody są też mocno bordowe, ale jest naprawdę prześliczna. A zadanie macie związane z Dniem Nauczyciela. Napiszcie nam tutaj w komentarzach pod filmem na YouTubie, jakiego nauczyciela wspominacie najbardziej koszmarnie i dlaczego. Jaki to był tam taki, co was najbardziej się czepiał, albo cisnął, albo budził grozę, albo nie wiem, już chyba bił po łapach, to już może nie te czasy, ale może ktoś jeszcze ma takie doświadczenia. U nas była to pani od niemieckiego w liceum, która była taka bardzo groźna, wszyscy się jej bali i jeszcze miała bardzo dużo srebrnej biżuterii i tak pisząc po tablicy podzwaniała tymi wszystkimi bransoletami, nam się to kojarzyło z kajdanami i zawsze był popłoch i do tej pory gdzieś tam pamiętamy te wszystkie nieregularne niemieckie czasowniki w odmienione, bo człowiek po prostu w zgrozie zakuwał. No więc napiszcie wasze takie wspomnienia. Czekamy do poniedziałku, do 21:00 i osoba, której historia nas najbardziej przerazi lub rozbawi, tę begonię od nas otrzyma. A ja już Wam pokazuję, co jeszcze dzisiaj przyjechało. No, myślę, że się ucieszycie, bo znowu mamy takie wiszące giganty dla Was. Znowu powraca to przepiękne Epipremnum Global Green, które było pierwszy raz tydzień temu. Taki naprawdę wielki okaz, bardzo długie pędy i bardzo dużo tych pędów. To jest już naprawdę takie coś, że możecie zawiesić i zamiast firanki, zamiast zasłony mieć konkret roślinę, konkret dżunglę. Może zostać w tej samej jak najbardziej doniczce, tylko trzeba jej wymienić podłoże. Podłoże może być uniwersalne z perlitem lub wermikulitem, albo może być też bigosik, czyli nasz zestaw DIY do roślin obrazkowatych. To i to będzie ok. Stanowisko z rozproszonym światłem, nie w pełne słońce, może być też trochę ciemniejsze, one sobie ładnie radzą. No i myślę, że tak duży okaz to spokojnie można zimą połową czy jedną trzecią dawki też nawozić, bo no, będzie rósł, zakładam, ale jest naprawdę piękny. Ja się chyba też dzisiaj skuszę, bo ostatnio nie było szans dla mnie, bo wszystko wykupiliście bardzo szybko, a dzisiaj trochę więcej zamówiłam, więc może też się załapię. No i mamy z tego samego źródła takie też bardzo długie, jeszcze dłuższe, jeszcze bardziej rozrośnięte Epipremnum złociste. Też no tutaj to myślę, że z 1,5 metra mają pędy, też jest ich bardzo dużo. Duże, ładne, fajnie wybarwione liście, duże już korzenie powietrzne. Tu można spokojnie nawet z tych pędów sobie pociąć na kawałki, porobić sadzonki. No Epi złociste to jest w ogóle roślina nie do zdarcia, ona praktycznie nigdy nie choruje, nie łapie szkodników i znosi bardzo ciemne stanowiska. Także nawet jest szansa, że gdzieś tam jak macie miejsce w rogu pokoju, gdzieś bardziej odsunięte od okien czy od strony północnej i też trochę odsunięte, to spokojnie możecie sobie takie epi zawiesić i ono wytrzyma. A więc bardzo fajna propozycja, bardzo Wam polecam. No, też powiem, że mnie kusi, bo jest naprawdę fajne. Jedno, co nie lubią, to dwóch rzeczy nie lubią Epipremna. Nie lubią być przelewane, także przed podlaniem naprawdę poczekajcie, aż ziemia całkowicie wyschnie na całej głębokości i nie lubią być w słońcu. Od tego im od razu liście się palą i blakną i odpadają, więc na to uważajcie, a od przelewania z kolei żółkną się, robią takie jednolicie pomarańczowe. Jeżeli tych dwóch rzeczy będziecie się trzymać, to naprawdę będziecie mieć... Jezus, jakie to jest wielkie, no nie mogę, nie chcę go jeszcze odwieszać. Będę gadać i gadać pół odcinka o tym epi, bo jest naprawdę piękny. No i powiem Wam, że w ogóle to, jak jeszcze nie obczajacie, to zapraszam na kanał Parantela. To jest taki mój Szymona kanał, taki bardziej prywatny, lifestyle'owy i tam możecie się dowiedzieć, że żeśmy się ostatnio przeprowadzili i mieszkamy teraz w bloku, gdzie jest wilgotność powietrza już nie 64%, tak jak miałam w kamienicy, ale 38%.
No i Epipremna naprawdę dają radę, naprawdę radzą sobie. Jak na razie nie zauważyłam, żeby w jakikolwiek sposób ich kondycja się pogorszyła. Także to też jest fajna właśnie propozycja dla osób, które mieszkają w takim trochę mniej wilgotnym klimacie, gdzieś tam w bloku. Ja też teraz jestem już blokersem, także polecam, bo dają sobie radę jak najbardziej. No dobra, lecimy dalej. No to Was też na pewno ucieszy. Hoja Heuskeliana Variegata była jakiś czas temu, sprzedała się chyba w godzinę na pniu. Dzisiaj udało się znowu upolować. Nie ma jej bardzo dużo, ja wzięłam wszystko to, co było, ale nie było jakoś bardzo dużo egzemplarzy, więc jeżeli Wam zależy na niej, to trzeba się pośpieszyć. Jest naprawdę piękna, drobne listki, bardzo ładnie wybarwione, bardzo takie jaśniutkie, jeszcze najmłodsze przyrosty są różowe. No przepiękna roślinka, naprawdę no, warto zapolować, bo ona też dosyć rzadko się w sprzedaży pojawia. Z maluszków i jak już jesteśmy przy hojach, to sobie może z tymi hojami dalej podziałajmy. Mamy dzisiaj, słuchajcie, taką nową hoję, rozmiar maluszek. To jest hoja Flamingo. Jest trochę podobna do Crimson Queen, bo te starsze liście mają też są zielone i mają jasną obwódkę, ale ma inny kształt liści niż Crimson Queen, bo Crimson ma bardziej liście okrągłe, ta ma troszeczkę bardziej ostro zakończone. No i przede wszystkim nowe przyrosty są bardzo ciemno-różowe, bardzo wybarwione. Crimson się aż w ten sposób nie przebarwia, to jest naprawdę taka purpura. Także piękna nowa odmiana, u nas jest pierwszy raz. Bardzo Wam polecam maluszek, więc cena nie jest zabójcza. Trzeba się, myślę, skusić, jeżeli hoje lubicie. I powraca też hoja Rosita, która była przed tygodniem i też jest dzisiaj w większym rozmiarze, ale jeszcze do niej nie doszłam. Zaraz dojdziemy do niej później. A na razie taki maluszek. Hoja Rosita ma troszeczkę liście, tak jak Vajeti podobne, bo też są wydłużone, dosyć wąskie, z czarną obwódką, ale są tak jeszcze ciekawie wybarwione, też wpadające w róż. Jest i hoja Burtonia Variegata, także sporo dzisiaj tych hoi z wariegacją. Ta też jest przepiękna, u Burtonii liście są grubsze zdecydowanie i są welurowe, miłe w dotyku, takie delikatnie owłosione. No i oczywiście ta odmiana z wariegacją jest pięknie poprzebarwiana. Jest i hoja Gracilis w takim malutkim rozmiarze. Bardzo też ona szybko rośnie, także można tutaj się skusić na maluszka i spokojnie poczekać, aż trochę wyrośnie. No i jeszcze, jeżeli już jesteśmy przy maluszkach, to dwie pięknie wybarwione trzykrotki. Jeśli lubicie trzykrotki, to dzisiaj jest okazja. Jeżeli chodzi o uprawę trzykrotek, podłoże uniwersalne z perlitem i stanowisko jasne. One lubią sporo słońca. Staramy się nie moczyć liści, nie zraszać. Najlepiej podlewać od dołu i od razu można w większą doniczkę i nastawcie się, że to jest wariat. Będzie szybko rósł, bardzo dużo pędów wypuszczać i bardzo szybko się wydłuży i będzie spora roślinka. Z maluchów jeszcze Syngonium Neon Robusta. To też jest wariat. Zresztą zobaczcie, co tutaj się dzieje już z korzeniami. Syngonia mają system korzeniowy bardzo mocny, rozbudowany i szybko też te korzenie się jeszcze przyrastają. Także to spokojnie nawet by można od razu w doniczkę 12 się popuścić, bo to jest 7. Myślę, że to nie byłaby przesada, a 10 to spokojnie. Jeżeli chodzi o przyrost masy liściowej, to też jest bardzo szybki, no, to się nastawcie, że to jest roślina, która bardzo chce szybko urosnąć. No i piękną begonię makulatę jeszcze mamy, zobaczcie jak ładnie kwitnie, obficie. O, i tutaj jeszcze nowy listek wychodzi, jest w takim czerwonym zabarwieniu. Starsze liście zielone od góry, malownicze piękne kropki, od spodu trochę na czerwono podbarwione. Dobra, żebym tu jeszcze nie pominęła, to tutaj jeszcze jest Trebi, mój ukochany. I splączy dzisiaj właśnie Syndapsus Trebi. On też się wspaniale trzyma w bloku. Też nie widzę, żeby cokolwiek cierpiał na zmianę warunków. Bardzo też roślina, która nie choruje, jest prosta w uprawie, nie łapie szkodników, no i jest totalnie niewymagająca. Naprawdę też ją Wam zawsze polecam. I Philodendron Pnący w odmianie Lemon Lime o liściach w kształcie serca, które tutaj przy tej odmianie mają taki żółciutki, kanarkowy, piękny kolor.
To też może być w uniwersalnej z perlitem, może być w bigosie i tutaj nie przesuszajcie jej tak całkiem do końca. Malutki margines wilgoci niech zawsze w podłożu będzie, bo filodendrony na całkowite przesuszenie ziemi lubią reagować z rzucaniem liści, więc na to uwaga, nie aż tak na suchara. Dwie ładne, rozrośnięte alokazje. Alokazja nebula z ole wielka. Duże liściory, naprawdę duże i sporo ich jest. Zazwyczaj trochę są mniej gęste alokazje i bardzo ładne nakrapiane łodygi w taki wzorek trochę galaktyczny, taki trochę nakrapiany jak dalmatyńczyk. Przepiękne okazy, także polecam bardzo serdecznie, jak lubicie. To jest alokazja o grubych liściach, sztywnych. Ona nie jest jakaś bardzo trudna w uprawie. Naprawdę tutaj u nas daje radę, nie ma z nią większych problemów. Podobnie jak z azlani, tutaj ona też ma dość grube liście, ale inne, nie aż tak grube i też bardziej błyszczące. One mają piękny kolor, przede wszystkim kolor jest taki niejednoznaczny, trochę zielony, trochę fioletowy. Bardzo ładnie się błyszczy, w świetle zmienia właśnie, w zależności od tego, pod jakim kątem na nią patrzycie, to kolor liści się zmienia, to jest chyba w niej najciekawsze. I też jest taka dosyć, da się z nią dogadać, nie jest to alokazja, eutanazja, czy jakieś tam różne inne wersje widziałam. Mamy też, o, jakie ładne, bardzo ładne, gęste monkey maski dzisiaj. To jest fajna roślina. Tylko, że ona ma bardzo sprecyzowane wymagania, ona doskonale wie, czego chce od życia i trzeba jej dać dokładnie to, czego potrzebuje i wtedy rośnie bez kłopotów. Jeżeli coś jest nie tak, to kaprysi. Więc już Wam mówię, musicie ją przede wszystkim przesadzić w zestaw, w podłoże do roślin obrazkowatych, możecie kupić u nas, w bigosik po prostu. To jest bardzo ważne. Podlewamy dopiero, kiedy podłoże całkiem przeschnie. Ona bardzo źle reaguje na to, że ma jeszcze mokrą ziemię, a Wy dolewacie do mokrego. Bardzo tego nie lubi i od razu od tego liście żółkną i jakieś plamy się potrafią pojawiać. To jest roślina dosyć podatna na zgniliznę. I druga rzecz, stanowisko. Też dosyć precyzyjnie trzeba odobrać. Na pewno nie w pełnym słońcu. Ale też nie może być bardzo ciemne miejsce, bo wtedy liście będą się robić drobne, rachityczne i nie do końca wybarwione, więc to musi być miejsce dosyć jasne, ale gdzie nigdy nie ma bezpośredniego słońca. I jeżeli dacie jej ziemię, stanowisko i odpowiednio będziecie podlewać, to zobaczycie, że nie ma z nią żadnych problemów i bardzo ładnie i szybko rośnie. I coś, czego nie było u nas, o Jezu, to już wręcz w latach, to jest, myślę, że Was to ucieszy, papirus. Jeżeli się czailiście, to proszę bardzo, przyznam szczerze, że nie zamawiałam, bo parę razy przychodziły bardzo te papirusy brzydkie, ze szkodnikami i no, nie można ich było Wam wysyłać, więc się zradziłam, przestałam zamawiać, a dzisiaj zobaczyłam z nowej firmy i są mniejsze, ale powiem Wam, że są piękne. Są takie jak spod igły, nie mają ani jednej skazy. Bardzo ładne, zadbane, śliczniutkie, młodziutkie okazy. No, polecam Wam, bo to jest bardzo ciekawa roślina. To jest idealna opcja dla tych, co mają ciężką rękę do podlewania, bo ona kocha właśnie stać w wodzie, to czego większość roślin serdecznie nienawidzi. I też dosyć szybko rośnie. No i przede wszystkim ona nadaje wnętrzu taki dalekowschodni, azjatycki look. Jeżeli lubicie coś takiego, to właśnie pomyślcie o tym, bo to jest dobra propozycja. Ona szybko urośnie z takiego rozmiaru, także tutaj bym się nie obawiała, że mała, że coś. Dalej mamy Anthurium clarinervium. To jest anthurium, które jest ozdobne z uwagi na liście. Tutaj nas kwiaty nie interesują, one są bardzo małe i nieefektowne. Można cały taki pęd kwiatostanowy wyciąć, jak się pojawi. Natomiast liściory robią robotę, są bardzo duże, grube, atłasowe, pięknie wybarwione i z pięknym, kontrastowym unerwieniem. Uważajcie na trącanie tych anturiów. One bardzo łatwo, jak się zranią, to się potem ta rana nadkaża i wygląda mało estetycznie, więc powinny być w takim miejscu, gdzie się ich nie trąca, gdzie koty nie grasują, ani dzieci. Musi mieć spokój, być nienaruszona. I może być sobie albo w podłożu uniwersalnym z perlitem, albo też w bigosie. Tutaj się pod tym kątem nie jest aż taka jakaś bardzo kapryśna.
Dalej mamy ciekawego filodendrona, którego też bardzo dawno nie było. To jest Black Cardinal, właśnie ładnie wybarwiony na taki kolor. On nie jest taki do końca black, to bardziej jest brąz. Brąz złamany bordo i taki trochę jeszcze karmelowy kolor. Też bardzo ładne to ubarwienie, takie niejednoznaczne. Też trzeba przesadzić w bigos i absolutnie nie przelewać. Raczej bym też nie zraszała za bardzo, żeby gdzieś tam... To te filodendrony właśnie czasami mają tendencję do gnicia, jeżeli jest za dużo wody, tak? One są podatne i na bakteryjne zgnilizny i grzybowe, także tutaj uważajcie, żeby właśnie go nie przelewać. A tak poza tym to, że tak powiem, rośnie duży, okrąglutki i jakichś dużych problemów z nim nie ma. Teraz będzie trochę kwitnących propozycji. Słuchajcie, z kwitnących mamy znowu Ludisie Discolor, to jest storczyk, który ma, w ogóle teraz są same storczyki, ma piękne liście. To jest taki kolor zielono-czarno-brązowy, obordowy, też niejednoznaczny. Ja lubię takie rośliny, które... Jaki ma kolor? No, trochę taki, nie? No i jak widzicie, ma też bardzo dużo pędów kwiatowych. Tu już się jeden zaczyna otwierać. Kwiaty ma białe i kwitnie bardzo obficie i chętnie to kwitnienie powtarza. One są w takie kłosy zebrane, bardzo dekoracyjnie to wygląda i to też nie jest kłopotliwa roślina. Szybko się namnaża, szybko rośnie, często kwitnie, co chcieć więcej, naprawdę fajna. No i tak, jeszcze powraca oczywiście wasz ukochany odorion, pachnący z liśćmi w ciapki, wszystko się zgadza, więc jak najbardziej, bo ostatnio znów wszystkie wykupiliście. I jeszcze mam dla was dwa inne storczyki, też ładnie wybarwione, zobaczcie, więc można dzisiaj sobie poszaleć, postorczykować. Ten pachnie bardzo ładnie, tak delikatnie. Także kto lubi, kto kocha albo kto chciałby spróbować, to jest okazja. Kolejne giganty, mam wrażenie, że coraz większe te rośliny zamawiam. No, zobaczcie, znowu powraca ten Nephrolepis Tiger z wariegacją. Przepiękne liście, niektóre całe jaśniutkie, niektóre nakrapiane, niektóre zielone. To jest naprawdę jedna z najpiękniejszych roślin, moim zdaniem, jakie kiedykolwiek widziałam. Uwielbiam ją. No i jest też dzisiaj zwykły Nephrolepis, odmiana Green Lady. Też w takim dużym rozmiarze, na wieszaku. Więc można sobie naprawdę, słuchajcie, dwa kołki rozporowe w sufit, dwa haki i powiesić takie dwie paproty, dwa nefrolepisy, jeden zupełnie zielony, jeden z wariegacją, jeden trochę wyżej, drugi trochę niżej i będziecie mieć taką kompozycję, że po prostu mucha nie siada. Coś pięknego i wspaniałego. Mnie to też kusi, gdyby, nie wiem, trochę już mam dosyć chwilowo wiercenia i przestawiania, bo jesteśmy świeżo po przeprowadzce, ale też mnie temat bardzo kusi, żeby właśnie takie dwie paprocie sobie gęste na górze pod sufitem zawiesić i nie wiem, być może to rozważę. Szymon mnie zabije, ale trudno, wybaczę, może. Dalej też z wielkoludów takie gigantyczne skrzydłokwiaty, naprawdę duże liście, duże okazy, no oczywiście kwitną na biało, jak to skrzydłokwiaty, tutaj widać jeszcze nieotwarte te kolby. Skrzydłokwiat jest fajną rośliną, bo jest prosty w uprawie. Pokazuje, kiedy mu się chce pić, wtedy zwiesza liście. Wiadomo, że trzeba go podlać. Raczej nie choruje. Podłoże może mieć uniwersalne z perlitem. Można tam też troszeczkę włókna kokosowego domieszać, bo to jest roślina, która strasznie pije. Ona ma wielkie pragnienie. Ją zdecydowanie myślę, że trzeba najczęściej podlewać. Ale no pokażę wam, kiedy się chce pić. U nas się czasami zdarza, że właśnie po weekendzie rośliny, te skrzydłokwiaty już są właśnie w dół. No bo one faktycznie dwa dni i czasami znowu chcą pić. Także trzeba trochę częściej do nich zaglądać, ale tak jak mówię, widać, że są spragnione, więc nie jest to trudne. No i takie są gęste i te liście mają duże, więc jest takie łatwym i dosyć niedrogim kosztem. Można sobie zazielenić pokój i takie wrażenie właśnie takiej zielonej obfitości zrobić. Przez to, że one są duże, a właśnie cenowo korzystne i nietrudne w pielęgnacji. Schizmatoglotis, też ciekawa roślina. Podobnie jak skrzydłokwiat też potrafi być taką drama queen i dramatycznie omdleć, jak chce jej się pić.
A tak poza tym to też sobie, też właśnie trzeba ją częściej podlewać. A poza tym to też idzie się z nią dogadać, nie jest jakaś bardzo kapryśna. Jeszcze jedna begonia, to jest begonia, którą bardzo lubicie, która zawsze szybko znika, już jest któryś raz u nas. Begonia Lion Dance. Nie dziwię się, bo jest bardzo ładna. Ma duże dosyć liście, zobaczcie, przepięknie wybarwione i też przepięknie powcinane. Bardzo ładny jest zarówno kształt, jak i kolor tych liści, no i ma te charakterystyczne dla begonii niektórych taki, że liść tak się w taki ślimaczek układa, bo w ogóle begonie mają asymetryczne liście. One zawsze są z jednej strony trochę ścięte, a część z nich właśnie się tak jeszcze ślimaczkowa to zawija. To bardzo ładnie wygląda. No i kolejny gigant, słuchajcie, znowu są te łosierogi na wieszakach duże, więc jak jeszcze się nie załapaliście, to właśnie mi sprzedał liścia, z liścia. Bardzo, no, to jest kawał rośliny. Ona naprawdę jedną taką gdzieś postawić czy powiesić jest robota. Myślę, że ciężko w ogóle wejść do pomieszczenia i nie zwrócić na coś takiego uwagi, bo no nie dość, że ma oryginalny pokrój, no to też sam rozmiar robi tutaj robotę. Z ciekawych paproci jeszcze powraca po dłuższej nieobecności Phlebodium. Phlebodium złociste to jest paprotka, która też ma te takie charakterystyczne dla paproci włochate kłącza na dole. Natomiast oryginalny ma kolor. Ona jest taka srebrzysto-niebieska. No i w sumie kształt liści też jest ciekawy, bo są takie powcinane, takie zupełnie niepaprociowe. Człowiek by nie powiedział, prawda, od razu, że to jest paprotka, bo liście ma dosyć pełne, grube, powcinane i jak na paprotkę lubi sporo światła. Nawet spokojnie gdzieś tam przy zachodnim oknie jest jej dobrze i ładnie się wtedy rozrasta. No oczywiście podłoże nie powinno nigdy całkiem przesychać i za wyższą wilgotność też będzie wdzięczna, ale też nie przelewajcie, nie bez przesady, tak żeby była ta ziemia wilgotna, a nie mokra i zalana. O właśnie, i mówiłam wam, że mamy też rosite dzisiaj większą. Dotarłam do niej, jest i co? Nawet nie tyle większa, co całkiem spora. Spora rosita na wieszaku, tak wygląda jak właśnie się rozrośnie. No to już naprawdę jest całkiem spora roślina. Dużo pędów i długie, ładnie wybarwiona. Te liście nie są takie bardzo grube, więc tam gdzieś na tej skali sukulenstwa wśród choi ona nie będzie wysoko, ale ładna jest, ładniutka. I jeszcze, co tu mi się schował, asparagus. Asparagus myriocladus, zobaczcie, tak jest taki pierzasty, ale taki trochę zebrany w takie, te gałęziaki są w takie jeszcze bardziej kępy zebrane. Wygląda to jak takie kłębuszki. Bardzo ładna roślina, mi się asparagusy super zawsze podobają. Są takie, nie dość, że są miłe w dotyku, to jeszcze takie są pierzaste jak chmurki. Bardzo fajne, lubię tą roślinkę. I słuchajcie, Echinanthus Mona Lisa. To jest odmiana, która bardzo chętnie i często kwitnie. Tu już są kwiaty rozwinięte w pełni, więc możecie zobaczyć, jak to wygląda. One wychodzą takie ogniście czerwone z takiej jeszcze bordowej podsadki. No faktycznie wygląda to jak szminka w sztywcie wysunięta. Piękne są te kwiaty. I tak jak mówię, one naprawdę w warunkach domowych wiem, bo podarowaliśmy kiedyś teściowej i kwitnie jej non-stop praktycznie. Co chwilę, co przyjdę, to ma nowe kwiaty. Liście ma dosyć grube i sukulentne i jeszcze pokryte kutnerem, także ostrożnie ze zraszaniem, raczej nie z podlewaniem od góry, raczej nie, żeby te górne liście nie pogniły. Raczej bym go podlewała od dołu, w momencie kiedy podłoże przeschnie. I stanowisko jasne, ale takie, no nie na południowe okno, gdzie cały dzień wali słońce. To już będzie too much dla niego. Dobra, i jeszcze z takich też dużych, pięknych, to jeszcze mamy Syndapsusa argyrausa, ładny okazik, gęsty na wieszaczku. Też można jak najbardziej w tej doniczce zostawić, tylko zmienić podłoże. No i też no, to nie jest kłopotliwa roślina i ona dosyć szybko rośnie i rośnie bardzo długa. Ma naprawdę potem już te pędy super długaśne. No i dobra, i obiecałam osłonki, więc pokażę teraz osłonki. Sporo ich przyjechało.
mamy takie dwunastki na te wszystkie właśnie pnącza. Zazwyczaj pnącza są w tych rozmiarach. Wszystkie jakieś asplenia, paprocie, begonie, to zazwyczaj jest właśnie taki rozmiar, który pasuje do tych osłonek. No i one są takie lekko cylindryczne i z ombre, góra jest biała, a potem przechodzi to stopniowo w róż, ciemniejszy bądź jaśniejszy. I jeszcze jest ombre takie na takiej zieleni, bardzo fajne, ładne te osłoneczki. I od razu taka różowiutka, też ciekawy wzór, bo góra jest gładka, a dół jest w jodełkę. Też ciekawie to wygląda. Też taka dwunasteczka właśnie na te wszystkie typowe roślinki. Podobny rozmiar, taki bardzo jaśniutki róż, błyszcząca i wytłaczana w takie, jak ten kształt się nazywa, rąb chyba. Rąb. Już dawno nie miałam matematyki, może by mi się przydało. Ostatnio z Hanią powtarzałam tabliczkę mnożenia, więc chociaż tyle. Do geometrii pewnie też dojdziemy. I jeszcze jeden taki też nowoczesny, ta doniczka jest matowa i w takie właśnie wyżłobienia. Takie. I też kolor ma ładny, taki też nieoczywisty, taki trochę szary, trochę zielony. Jest też koszyk, to jest tania wersja. A też fajne, jak ktoś gdzieś tam lubi boho, w ten taki wystrój czy śródziemnomorski celuje, no to też dobra opcja. I powraca również, słuchajcie, afrykański czarodziej. Bardzo ładna osłonka, taka właśnie trochę etniczna, trochę afrykańska w klimacie, ale też myślę, że kolorystycznie się super. Nie wiem, czy tutaj akurat jak nazwać nie ma. O, to może. Tak, ona bardzo ładnie się komponuje z roślinami o intensywnie zielonym kolorze. To jest po prostu miodzio, jak one się dopełniają. Naprawdę fajnie. Dobra, i jeszcze są trochę, jest trochę mniejszych osłoneczek. Mamy na przykład takie na jakieś drobne kaktusiki, czy właśnie malutkie choje, które sobie kupicie. One są na nóżkach w dodatku i też ciekawie szkliwione, że góra jest błyszcząca i w kolorze, a dół jest taki bardziej matowy i taki jakby cementowy. I powracają też zwierzątka, które bardzo lubicie zawsze. Jest miś brunatny, miś polarny, jeszcze jest szop pracz i panda. One są na nóżkach, a dodatkowo, słuchajcie, z tyłu mają magnesy, więc jakbyście chcieli sobie je na przykład na lodówce powiesić albo na jakiejś metalowej półce, to jest fajna opcja. Zwłaszcza dla tych, co im się wiecznie miejsce na rośliny kończy i brakuje, to można sobie przypiąć właśnie i mieć dodatkowy space na jakiegoś małego, nie wiem, kaktusika czy co tam. I jeszcze takie, ja je bardzo lubię, ładne mają kolory, też taki właśnie rozmiar na małą roślinkę w szóstce czy w piątce. Fajna kolekcja, ta mi się szczególnie podoba. Dwie oplątwy, bo też przez jakiś czas już nie było. Jedna to jest ta w wielorybie, to wiem, że Wam się zawsze podobała, ona szybko znika, no bo to faktycznie jest taki, gdzieś tam na półkę z książkami można położyć, raz czy dwa razy w tygodniu zrosić i właściwie tyle, a no nie trzeba doniczki, jest taki, no ładna jest po prostu. I druga, proszę bardzo, tutaj do zawieszenia. Tak, czy gdzieś do włożenia w jakiś mały kwietniczek i też można zraszać, ewentualnie raz w tygodniu do miski z wodą wykąpać, potem trochę tak na pręczniku odsączyć, żeby nie zgniła z kolei. No i właściwie tyle, fajne są, niekłopotliwe. Trochę sukulentów teraz będzie. No i jedziemy tak, na początek euforbia marmorata, to się stało, no nie wiem, czy to za sprawą Szymona, czy nie, ale to jest taki nasz dżunglowy kolejny bestseller od wielu, wielu miesięcy, bardzo chętnie ją kupujecie, właściwie co dostawę zamawiam, bo zawsze schodzi. No ale nie dziwię się, sami ją mamy w domu, przyprowadziła się nawet z nami, także też ją bardzo lubię, jest prześliczna. Dalej Sansevieria Moonshine, Moonlight. Nigdy nie mogę zapamiętać, czy jest, bo jest dużo, dużo roślin i niektóre, które mają tą końcówkę, niektóre są Moonshine, niektóre są Moonlight i zawsze mi się to, chyba Sansevieria jest Moonshine, zawsze mi się to miesza. W każdym razie bardzo ładna, ma liście takie trochę w tym kolorze takim seledynowo-pistacjowym, gładkie z ciemniejszą otoczką i tu widzicie dużo nowych odrostów wychodzi.
Ponoć lubi więcej pić niż inne seanse. To mi nawet chyba jeszcze Iza mówiła. No i można by już jej dać większą doniczkę, bo już rozsadza zdecydowanie. Seanse Vieri to jeszcze mamy Golden Honey i Jade Pagodę, takie trochę mniejsze. Pięknie do jakichś osłonek głowa albo po prostu do jakichś tam różnych, one po prostu są ładne, więc tak naprawdę w co nie wsadzicie, to będą dobrze wyglądały. Seanse, przypominam, trzeba przesadzić niezwłocznie po zakupie w podłoże do kaktusów i sukulentów. Jeżeli bierzecie od nas to podłoże, to jest już gotowe. Jeżeli kupujecie w markecie, to musicie je jeszcze rozrobić, bo te marketowe jeszcze są za bardzo mokre. Jeszcze tam trzeba perlitu, piasku, bo one tak, żeby po prostu sypać z wora, to tak nie do końca. A jak kupicie od nas, to już jest tam gotowe. I podlewamy niewielką ilością wody z rzadka, dosłownie raz w miesiącu. Stanowisko może być i jaśniejsze, i ciemniejsze. Są to chyba jedne z najłatwiejszych roślin w uprawie. Jeszcze z sukulentnych tu mamy taką piękną opuncję, która właśnie, to jest świetne w opuncji, że ona tak rośnie członowato, że jest człon, na nim jest kolejny i z tego kolejnego jeszcze dwa i z tego znowu pewnie jeszcze dwa i ona się tak fajnie członowato właśnie rozgałęzia. Bardzo lubię opuncję. Gdzieś kiedyś planuję mieć taki zakątek z opuncjami, bo to są też jedne z moich ulubionych roślin, tylko no nie do końca mi się podoba, jak jest wymieszane, że opuncja, a obok filodendron. Tak to nie do końca dobrze wygląda. Ja bym, moim zdaniem oczywiście, bo każdy może sobie robić, co sobie chce, ale ja bym chciała mieć taki zakątek właśnie śródziemnomorski czy meksykański, żeby właśnie mieć tam kilka opuncji, kilka sansevierii może jakąś euforbię właśnie i to wszystko w takiej fajnej glinie, na dobrym, jasnym stanowisku i tak gdzieś tam właśnie kompozycyjnie pokombinowane. Myślę, że to super. Już od paru lat tak już czekam. Może kiedyś się doczekam i to wymyślę. Czy coś mam jeszcze z sukulentem? Jeszcze ewentualnie pod tą ekipę można podciągnąć, no tak, trochę na siłę, ale grudnika. W tym sensie, że też ma grube liście sukulentne. O grudniku polecam Wam odcinek, chyba jest na kanale, tak mi się wydaje, że jest. Chyba tak, bo to jest dosyć specyficzna w uprawie roślina. W każdym razie może być też podłoże sukulentne dla niej. No, tak mnie teraz zaciekawiło, czy ten odcinek jest, czy nie. No i też jest członowato zbudowana i też pięknie. Oczywiście wszyscy te grudniki to najbardziej dlatego, że kwitną. I to właśnie w tej chłodnej porze roku, bo to są rośliny dnia krótkiego, które właśnie potrzebują trochę godzin ciemności, żeby zawiązać pąki kwiatowe. Maluchy może zrobimy sobie teraz, bo jeszcze tu są maluchy. Z maluchów dzisiaj przepiękne dwie propozycje, trzy właściwie, z rodziny tam marantowatych. Jest Calathea Network, Stromanthe Triostar i Calathea Freddy. Wszystkie trzy, jak widzicie, zupełnie inne, ale oczywiście pokrewieństwo widać. Stromanthe pięknie wybarwione i róż, i biel, i zieleń. Network ma z kolei taki mozaikowy, komputerowy, pikselowy wzorek. Freddy bardzo ładne liście, gęste. W ogóle ona jest taka gęsta zawsze. Także można sobie zaszaleć na Calatheovato. I jeszcze, a jeszcze nam tu stepelia uciekła. Stepelia jest chyba pierwszy raz w dżunglu. To jest też roślina sukulentna jak najbardziej. I ona tutaj, nie wiem czy będziecie widzieć na obrazku, ale może to wyjmę z tej tekturki. Tutaj widać jak ona kwitnie. To jest w niej ciekawe, że ona ma naprawdę bardzo duże, ogromne kwiaty. I nie jest tak jak kaktus, że tak ciężko, żeby zakwitła, że trzeba zimować i tak bardzo dużo światła i obniżać temperaturę w zimie. Ona, mi się kiedyś udało stepelię doprowadzić do kwitnienia bez właściwie większego wysiłku. Te kwiaty są takie bardzo duże, mięsiste, ładne, ciemne zazwyczaj i brzydko pachną, bo mają na celu przywabiać muchy. Więc taki mają zapach trochę nadpsutego mięsa. Ale to nie jest tak, że będzie Wam cały pokój śmierdział. To tylko tak raczej jako ciekawostka powiedziałabym. No i żeby wykończyć te sukulentne historie, to jeszcze mam trzy choje. Zobaczcie, bo tak jakoś dużo tych choi dzisiaj tak mnie naszło. To już chyba jest 15. choja, którą dzisiaj wyciągam.
Eskimo Black Leaves. Zobaczcie, jak pięknie wybarwiona. Tutaj nie dość, że liście są ładnie podbarwione z takim ciemnym, podpalanym kolorem, to jeszcze łodygi są takie ciemno, nie wiem nawet co, to taki znowu jest brąz złamany z bordo. W każdym razie piękny jest ten kolor i liście ma tak ładnie podpalane, każdy jest inny, dobra, nie będę jej już męczyć. A tu macie z kolei wersję srebrną, także jakby ta sama roślina w dwóch różnych odmianach pasuje razem. Nie wiem, sami ocencie, która piękniejsza, bo mi się ciężko zdecydować. Sofora. Ostatnio mieliśmy korokie, dzisiaj jest sofora, czyli znowu taka propozycja dla osób, które lubią takie klimaty bonsai, takie minimalistyczne. To jest piękna roślina, piękne takie drzewo miniaturowe, którego gałęzie są tak pięknie tutaj powykręcane, że wyglądają jakby ktoś je wyrzeźbił artystycznie albo namalował. To takie naprawdę z japońskiej sztuki wyjęte. Przepiękne małe listeczki, które trochę mi się z akacją kojarzą, z robinią. I nowe przyrosty, takie jasnozielone, takie malutkie. No, jest naprawdę przepiękna. I to też jest roślina, której nie możecie gdzieś tam... Znaczy możecie zrobić co chcecie, ale wydaje mi się, że straci, jak się ją gdzieś wstawi między 10 aglaonem. Tylko taka roślina, którą trzeba, wiecie, na postument ołtarzyk zrobić niemalże, jakąś ładną osłonkę i ona jedna, żeby można było gdzieś z bliska przychodzić i się przyglądać. Jest przepiękna. Małe dzieło sztuki. Dwa filki. Paraiso Verde, pięknie wybarwiony. Roślina, która nie tak dawno kosztowała kilkaset złotych, teraz cena zgoła inna, więc jak najbardziej korzystajcie, bo to jest wciąż ta sama roślina, wciąż tak samo piękna. I Taumatophyllum spruceanum, a nazwa handlowa Philodendron fanban. Przepiękne, grube, ciemnozielone, błyszczące liście i dorosłe formy mają naprawdę niesamowity pokrój. Musicie to gdzieś sobie zobaczyć i myślę, że się wtedy skusicie, bo wygląda to po prostu nieziemsko i niepowtarzalnie. I powraca Geogenanthus. Dużo osób mnie ostatnio pytało o niego, kiedy będzie, więc jest znowu duże, okrągłe liście, przepięknie wybarwione, grubaśne. Kolorem bardzo podobny do alokazji Azlani, więc możecie je gdzieś tam sobie razem zestawić. No ładnie, coś ma w sobie ten Geogenanthus, naprawdę. I jeszcze słuchajcie, hoja. Dzisiaj bardzo dużo hoi, jeszcze mi się tu jedna zaplątała, Carnosa Tricolor. To jest hoja, która jest popularna, bardzo dobrze i szybko rośnie, łatwo się też sezonki z niej pobiera. I ma takie różowe, intensywnie różowe pędy i różowe też nowe przyrosty. Bardzo taka dość prosta w uprawie. No i nastawcie się na szybkie przyrosty, a hoje generalnie nie są jakimiś bardzo szybko rosnącymi roślinami, więc ta, tak powiedziałabym, że dość tutaj jest przodownikiem pracy. No i na deser zostały nam aglaonemy. Ja aglaonemy szalenie lubię, z uwagi na to, że to są bardzo proste w uprawie rośliny, a bardzo piękne. Jest bardzo dużo odmian kultywarów, z których każdy jest inaczej wybarwiony. Są czerwone, różowe, zielone, żółte, białe. Po prostu do wyboru, do koloru można sobie piękną kolekcję zrobić. No i tak jak mówię, one są bardzo łatwe w uprawie. Wystarczy podłoże uniwersalne z perlitem. Stanowisko z rozproszonym światłem może być też ciemniejsze. I podlewamy, gdy podłoże przeschnie na całej głębokości. I naprawdę bardzo rzadko chorują. Czasami zdarzy się jakiś pojedynczy wełnowiec, którego możecie palcami ściągnąć i iść dalej. Bardzo można się z nimi łatwo dogadać i w sumie wyglądają no, prawie jak sztuczne, bo tyle tylko, że tam co jakiś czas wyjdzie nowy liść, a tak cały czas wyglądają tak samo. No, przynajmniej ja się z nimi świetnie dogaduję, bardzo je lubię i bardzo właśnie je zawsze polecam osobom początkującym. No i mamy takie piękne dwie dzisiaj odmiany, czy jedna bardziej czerwona, druga bardziej różowa. Naprawdę no, przepięknie wybarwione rośliny. I są też odmiany zielone. Tutaj mamy odmianę Lemon Mint. Ją lubię, bo ona ma takie wyjątkowo grube liście i takie krzepkie jak rzepka. Takie, no aż przyjemnie się na nią patrzę, taka właśnie jest ze skrzepą ta roślina. I bardzo duża, ojeju, i piękna, naprawdę, Key Lime. No tutaj przede wszystkim rozmiar jest imponujący, bo to już jest naprawdę kawał rośliny. Ale też zobaczcie, jak liście są pięknie wybarwione.
z żółtym, białym, ciemnozielonym, bardzo ładne. Jeszcze mają takie ciapki gdzieniegdzie, świetnie to wygląda. No i do tego białe łodygi zawsze robią wrażenie i robią robotę. No piękna jest ta kilamka. Chyba Wam wszystko pokazałam. Zapraszam w sobotę o 14.30 na junglebugi.pl. Część roślin na pewno się szybko skończy, więc zachęcam, żeby się w miarę pospieszyć z zakupami, jeśli zależy Wam na czymś konkretnym, typu właśnie soforka czy ta hoja heuskeliana. To są na pewno rośliny, które szybko znikają, czy te duże pnącza. Także zachęcam, żeby tam gdzieś wziąć sprawy w swoje ręce. No i życzę Wam wspaniałego weekendu. To chyba ostatni w tym roku tak ciepły weekend, więc no, wykorzystajcie go dobrze, a my się widzimy niebawem. Do zobaczenia.